Cześć, witam. Papa's Pizzeria 4. Drugi odcinek z podsumowania serii z drugim klientem. Jak już wiecie, jak to będzie wyglądać, no to nie muszę nic na wstępie mówić. Ewentualnie mogę wspomnieć, że tak jak ostatnio będzie dzisiaj. W tym odcinku wspomniany dzień, w którym klient, który w tym filmie jest przedstawiony, pojawił się po raz pierwszy. Potem kiedy zdobył brązowy medal, kiedy zdobył srebrny medal, kiedy zdobył złoty medal i kiedy po raz ostatni go obsłużyliśmy. I oczywiście opis pizzy, co też jest bardzo konieczne, nie? Bo bez opisu pizzy, no to... To tak jakby czegoś brakowało, nie? Bo niby dostał pizzę, ale jaką pizzę? Dobra, podsumowanie serii. Szef ten sam, Roy. I odcinek drugi. Dobra, a kto na drugi odcinek został wybrany? Bo na drugi odcinek to koło wybierało klienta, nie? Na drugi odcinek została wybrana Toru. Był chłopak, jest dziewczyna. Chociaż coś się zmieniło, nie? Był Tim, jest Toru. Toru. Jej ulubione składniki to pieczarki, papryczki, anchovies to rybki. A jest za mój nie wygląda w ten sposób. Sześć pieczarek po lewej stronie, dwie papryczki w prawym górnym rogu i na całej pizzy 8 rybek. Do tego jest 15 sekund w piecu i krojenie na 8. I po zgrzaniu w pizzy, po pokrojeniu, tak wygląda pizza Toru. Dobra. No to kiedy Toru nas pierwszy raz odwiedziła? W dniu 33. No dobra, no to obejrzyjmy, jak to wyglądało. Wyglądało to w sposób następujący. Toru przyszła jako pierwszy klient. Sześć pieczarek, nie? Z jednej strony, tutaj tak ładnie układane było. Pizza Toru trochę więcej czasu zajmowała, nie? Żeby ją stworzyć. I żeby te rybki ładnie poukładać. O właśnie, tutaj jak wtedy dokładnie je układałem, widać. I z tego, co mi się wydaje, i z tego, co kojarzę, ten odcinek, dzień 33, to był na live. U mnie na kanale to był live wtedy. Po przyjęciu zamówienia drugiego wydaliśmy zamówienie pierwsze, nie? Dwie seteczki nam wyszły, nie wyszło za krojenie i nie wyszło za bake 100%. Dobra, no to już wiemy, kiedy Toru przyszła. I teraz pytanie, kiedy zdobyła medalik brązowy. Niedługo po tym, jak przyszła, bo w dniu 39, 6 dni po tym, jak została odblokowana, czyli w ciągu tych 6 dni, raz nie przyszła, po prostu raz jej zepsułem zamówienie, ale raczej po prostu nie przyszła, zdobyła brązowy medal. Jaki był wynik tej pizzy i jak ona wyszła? Toru była osobą numer 5, nie? Piątym klientem. Była Toru, w dniu kiedy zdobyła brązowy. Tam można było jeszcze przyjrzeć się, kilku klientów stało w kolejce. Jednak to jest odcinek, gdzie Toru jest interesującą osobą, a nie inni. I tak jak już widać, 4 pieczarki w jednym rogu. O, jedną pieczarkę za dużo mi się nałożyło. Dokładnie tak. Nałożyłem jedną pieczarkę za dużo. Nagrywając odcinek jeszcze to widziałem.
Aha. Rybki ładnie poprawione. Teraz czas pokroić pizzę. Anchovies to są te rybki, nie? 44% za czekanie. 9 dolców, no jak to przy zdobywaniu medalików, nie? I to był brązowy medalik. Następna sprawa, no to medalik srebrny. Medalik srebrny u toru został zdobyty w dniu 58. Po 39 dniu, około 19 dni minęło już. I po 19 dniach toru zdobyła srebrny medal, nie? Toru ponownie w 58 dniu była jako osoba piąta. Piąta. No. Tak. Pizza się szybko zgrzała, nie? I trafia do toru. Jaki wynik? 3 seteczki i tu nie wyszło nam za bejk. Tu nam nie wyszło za bejk, nie? No dobra, to mamy brązowy, srebrny. Wiadomo co teraz, nie? Teraz czas na informację, kiedy toru został wbity złoty medal. W dniu 71. W dniu 71 toru wbiliśmy właśnie złotko. W tym dniu toru była dziewiąta. Tak jak zawsze zamawia tą samą pizzę, co akurat nowością nie jest. Pieczarki z jednej strony, nie? Z każdym dniem coraz szybciej tą pizzę układałem i tutaj nawet żadnych poprawek nie musiałem robić. Poprzednie odcinki, poprzednie filmy, gdzie był zdobywany u niej brązowy czy srebrny medal, no to tam jakieś poprawki były. Tutaj żadnych poprawek już nie było, bo robiłem pizzę na czuja. Albo po prostu, no... Już wiedziałem, jak tę pizzę zrobić, nie? Tu nam wyszło 100% za bake, 100% za układanie i tam mniejsze procenciki za czekanie i za krojenie. No dobra, no to mamy u niej zdobyte medale. A kiedy toru była u nas po raz ostatni? U toru wydaliśmy 34 zamówienia. W dniu 135 toru przyszła do nas po raz ostatni. I którym klientem była w tym dniu 135? Była klientem czwartym. Czyli raz była klientem pierwszym, jak została blokowana, potem dwa razy pod rząd, jak było u niej coś ciekawego, czyli medale, no to była klientem numer 5. Przy złotym medaliku była klientem numer 9, a tutaj jest klientem numer 4. No to tak wygląda. Mamy to. Tak, wszystkie... o, 29 za czekanie. Okej, 3 dolce dostaliśmy. No to dobra, to już wiemy wszystko. Teraz... powiedzmy krótkie podsumowanie tego, czego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Toru w pierwszy raz przyszła w dniu 33. Brązowy medal zdobyła w dniu 39. W 58 dniu był zdobyty u niej srebrny medal. Potem 71 dzień to dzień zdobycia złotego medala. I 135 dzień, dzień ostatniego zamówienia. Opis pizzy. 8 rybek na całej pizzy, 2 zielone papryczki w prawej górnej ćwiartce pizzy, 6 pieczarek na lewej połowie pizzy, około 15 sekund w piecu, krojenie na 8 kawałków i do tego i tyle pizz wydaliśmy, nie? 34 takie pizze dla toru zostały wydane. No i to było na tyle, jeśli chodzi o drugi odcinek z podsumowania serii Papa's Pizzeria 4.
To jest drugi odcinek, a będzie jeszcze, będą jeszcze takie odcinki w liczbie 34, nie? 34 jeszcze takie odcinki będą. Można by było się tutaj uśmiechnąć, bo tyle zamówień u Toru wydaliśmy, nie? 34, a 34 odcinki jeszcze takie będą z podsumowaniem z serii. Na razie lepiej serii 4, pewnie innymi seriami też się zajmę, żeby takie podsumować. Bo już wywnioskowałem, że wam się podobają te odcinki tak stworzone do podsumowania. Kto będzie w ostatnim, nie w ostatnim, następnym odcinku? W następnym odcinku jest klient, którego wybrałem samodzielnie. Raczej wy już o tym wiecie, bo pokazywałem wam mój wybór. Jest to... Clair. Jest to, moi drodzy, Clair i to z nią będzie odcinek kolejny, trzeci. I w momencie, kiedy wyślę wam odcinek ten, no to... pewnie się zajmę już robieniem podsumowania z Clair. Więc dzięki za dzisiaj, łapeczki, komentarze, suby i do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Albo z podsumowania serii. No i oczywiście dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć podsumowania z innych popasków, nie? Cześć! Albo na przykład z innych sezonów, nie? Bo z papas pizzerii 2 czy 1 też mogę zrobić podsumowanie. Z pizzerii 3 raczej opuścimy sobie podsumowanie, bo seria się nigdy nie skończyła. Ale te skończone serie, sezony mogę podsumować, tylko dajcie znać, że chcielibyście takie odcinki zobaczyć. No a jak będziecie chcieli też serię 3 zobaczyć, podsumowanie tego, co przez te parę dni, no to mogę zrobić. Więc to tyle na dzisiaj. Cześć!